Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry, na konferencji Młodych Nowoczesnych w województwie zachodniopomorskim. Ja się przedstawię, jestem Eryk Maćkula, tutaj po mojej lewej Jakub Smogur-Laskowski, po mojej prawej stronie Daria Żachowska. Dziś naszym tematem będzie powołanie na stanowisko ministra edukacji i nauk pana Przemysława Czarnka. Proszę odejść. Przemysław Czarnek jest osobą otwarcie przyznającą się do seksizmu, homofobii i uważamy, że nie ma w naszych przy oświacie miejsca dla takiej osoby. Wielu nastolatków teraz ma z tego względu duże problemy. Zwiększa się bardzo statystyka, jeżeli chodzi o samobójstwa u młodzieży. To naprawdę nie jest dobra osoba na to stanowisko, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Otwarcie też mówi, że bicie dzieci w niektórych wypadkach jest dobre. Gdzie jak wszyscy powinni wiedzieć, jaki to ma wpływ na dziecko. Dziecko, które wierzy, że rodzic, który kocha go najbardziej, widzi, że rodzic podnosi na niego rękę. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre cytaty przyszłego pana ministra. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. W życiu bywa tak, że słowne upomnienia i rozmowy nie wystarczają do wyeliminowania negatywnych przyzwyczajeń i zachowań. W niektórych życiowych sytuacjach zastosowanie kary fizycznej, kary cielesnej bywa nieodzowne. No, tutaj ewidentnie był cytat też o biciu dzieci. Jakby osoba publiczna nigdy nie powinna sobie na coś takiego pozwolić. Zwłaszcza osoba, która ma być ministrem. Ze względu na to rozpoczynamy akcję Czarny Tydzień. Nastolatkowie, uczniowie będą przychodzić do szkoły na czarno. Ponieważ to jest po prostu moment, w którym pan Czarnek zostanie ministrem, jest pogrzebem dla oświaty. Ministrem edukacji nie powinien przede wszystkim zostać człowiek, który jawnie nienawidzi innych ludzi. Jeśli chce się być ministrem edukacji i nauk wyższych, studiów, to nie powinien on dyskryminować znacznej części studentów, a nawet tej małej części studentów, bo to są też ludzie. Jeśli będzie on ich dyskryminować, ci ludzie, no, zobaczmy na statystyki, jest coraz więcej prób samobójczych, na szczęście coraz mniej z nich kończy się powodzeniem dla tych osób. Aczkolwiek, jeśli będzie coraz więcej tych prób, minister Czarnek nakręca karuzelę nienawiści i nie możemy na to pozwolić, nigdy na to nie pozwolimy i no, naszym zdaniem jest to po prostu troglodyta, który nie widzi tego, co robi. Minister Czarnek, przyszły minister Czarnek, uważa, że osoby LGBT to nie ludzie oraz, że to są ludzie nierówni ludziom normalnym. To jest niedopuszczalne, to są niedopuszczalne słowa, zwłaszcza jeśli chce zostać ministrem edukacji. Uważamy też, że mieliśmy naprawdę wielu lepszych ministrów edukacji. Anna Zalewska zniszczyła szkołę, jeśli chodzi o struktury. Anna Zalewska zniszczyła szkołę, jeśli chodzi o struktury, ponieważ bardzo nieudolnie przeprowadziła reformę edukacji w 2017 roku. Dariusz Piątkowski zniszczył szkoły, jeśli chodzi o finanse, odebrał subwencję oświatową. Znacząco ją obniżył i dalej jej nie podwyższył ze względu na edukację zdalną. Teraz Przemysław Czarnek chce zniszczyć szkoły ideologicznie. Chce sprawić, by szkoły były nieotwarte, nietolerancyjne. Chce zamknąć uczniów w takiej bańce informacyjnej, gdzie partia jest dobra i nie ma ni innej opcji. I my na to nigdy nie możemy pozwolić. Czarny tydzień wziął się z tego, że powołanie dzisiejsze tego ministra jest pogrzebem dla oświaty. To jest pogrzeb oświaty. Oświata po jego wejściu nie będzie już oświatą, to będzie przeciwieństwo oświaty, to będzie ciemnica. Wystarczy ubrać się na czarno. W internecie można na przykład dać tak, hashtag można promować, lub hashtag, można promować tę akcję na stronie na Facebooku Młodzi Nowocześni. Wydarzenie jest dostępne, można sobie o tym przeczytać. Zachęcamy do tego. Nie możemy pozwolić na to, by edukacja skupiała się tylko na jednym punkcie widzenia. Edukacja to jest światło.
jeśli to światło będzie przyciemniane, to nie będzie światłem. I no, ciężko oczekiwać, że minister Czarnek będzie ministrem otwartym, zwłaszcza gdy jasno mówi, że kobieta to jest do sprzątania i rodzenia dzieci, a mężczyzna jest panem domu. I kobieta nie potrzebuje edukacji. Dokładnie, że kobieta nie potrzebuje edukacji i nadaje się tylko do jednego.